O-o! Ktoś zgubił portmonetkę. Flażoletka, ale tu nikogo nie ma. Czyje to może być? Ten sklep nie jest dość duży dla nas obu. Najszybsza metkownica w mieście. O, mamo. Robert, znalazłyśmy czyjąś portmonetkę. Wiesz, do kogo może należeć? Nie wiem, ale gdzieś tu powinniśmy mieć pudło rzeczy znalezionych. Rzeczy znalezione. Jeju, jak długo to wszystko tu jest? O wiele dłużej niż ja. Chyba nikt tego nigdy nie szukał. To mogę to sobie wziąć? Sprzedałbym za szybką kaskę. Nie, Karol! A w ogóle to co ty tu robisz? Bawię się w chowanego z kajtkiem. Nie waście się mnie sypnąć, bo będzie źle. Zajrzyjmy do portmonetki. Może jest prawo jazdy czy coś? Masz rację. Jeju, banknot 100-dolarowy. O, kurza melodia. Przypomniałem sobie, że rano zgubiłem portmonetkę. Dzięki za znalezionko. Akurat, Karolku. Dorzucimy do rzeczy znalezionych? No nie wiem. Ktoś może tych pieniędzy potrzebować. Nie można ich od tak upchnąć w jakimś pudle. Może poszukamy właściciela? Udowodnię wam, że to moje. Mój banknot jest portretem Abrahama Waszyngtona. Nawet nie ma takiego prezydenta. Jak nie, jak tak? Bezpieczna strefa! Słodycze! Dobra, po pierwsze sprawdzimy mieszkańców budynku. Wszyscy kupują w naszym sklepie. To do dzieła! To nie jest stylówka dla ciebie. To cała zawartość pudła z rzeczami znalezionymi. Pomyślałem, że jak to pozakładam, to właściciele rozpoznają swoje zguby. W życiu ci się nie uda, toż to sam badziew. A właśnie, że tak. Założę się o desery z całego tygodnia, że wszystko stąd zniknie przed końcem dnia. Jesteś pewien, że tego chcesz? W tym tygodniu jest budyń. Twój uścisk jest tak mięczacki, jak się spodziewałem. Znaleziono portmonetkę. Przy tylu ogłoszeniach ktoś musi zadzwonić. O, jacie! Ta pizza pachnie nieziemsko! No, zróbmy przerwę i skoczmy coś wrzamać. Strasznie zgłodniałam przez to ganianie. Chwila, ale nie mam przy sobie kaski. A ty? Nie, tylko tę znalezioną 100-dolarówkę. Może mogłybyśmy sobie pożyczyć stamtąd odrobinkę? Pewnie. I rzecz jasna oddamy wszystko co do grosza w trybie pilnym. Się rozumie. Nie ma sprawy. Aleś się młody odstawił. Całą szafę założyłeś? To z naszej kolekcji rzeczy znalezionych. Czy coś tu wygląda znajomo? Ej, moje okulary. Całkiem o nich zapomniałem. Ha, poprawiłeś mi humor, młody. Widzisz, a nie mówiłem? Ale wiesz, że nie zapłacił ci za zakupy? O nie! No, obkleiłyśmy całą okolicę. Teraz wystarczy tylko zaczekać na telefon. Przepraszam! Co tu się dzieje? Wypuścili dziś nową grę! Kowboje kontra klauni! Salon Gier Galaxy. Słyszałam, że podobno jest świetna. Pożyczymy sobie jeszcze troszkę? No tylko parę dolców. Przecież i tak oddamy. 20 dolców na grach schodzi migiem. Szczególnie, gdy mają tam fotobudkę. Ale nie ma sprawy, bo więcej już nie pożyczymy ani grosza. Tak! Musimy być odpowiedzialni! Orzesz ty! Parada pingwinów! O rety, a po filmie spotkanie z pingwinami. A, dziękuję ci. Myślałam, że to jaskierka zjadła mój kolczyk. Od tygodnia za nią chodzę w nadziei na poprawę. Gdybym jeszcze tylko znalazła moje patrzałki. Twój budyń jest mój.